Dlaczego zawodnicy MMA nakładają wazelinę na twarz przed walką? Wazelina jest legalnym sposobem na ochronę skóry na twarzy, którą bardzo łatwo rozciąć, a nikt nie chce już na początku walki być porościnany. Jej nałożenie ma przede wszystkim minimalizować skutki uderzenia w twarz poprzez amortyzację i ześlizgiwanie się rękawic po kontakcie z natłuszczoną skórą. Wazelina zmniejsza więc tarcie, do którego dochodzi w kontakcie rękawicy z twarzą, minimalizując ryzyko uszkodzenia skóry. Przy niedostatecznym natłuszczeniu. Skóra zawodników może pękać tak, jakby została przecięta ostrym narzędziem. Ilość nakładanej wazeliny jest monitorowana, ponieważ nadmiar może pomagać zawodnikom przy wydostaniu się z poddań, co daje znaczącą przewagę.